Proszę, proszę. Wygląda na to, że Lea poszła do tygrysów. Za plecami Wakako. O, to słabo. Oni raczej nie dotrzymują umów. Zobaczymy, jak było tym razem. Thank you.
takie małe główienko, a tyle ludzi zginęło z jego powodu. Wiesz, co mówią o rozmiarze. No nie, dziewczyny nie musiały pocieszać. Widzę, że udało się odzyskać kraker. Dobra robota. Ładnie się starasz. Zamykam kontrakt. Zajrzyj do załącznika i jedź pod wskazany adres. Przejmiesz tam auto od Siergieja Karasińskiego. Masz go zawieźć do Tiger Glossów. Wóz, nie Siergieja. Wszystko zrozumiałeś? Mam nadzieję. Przysyła mnie Wakako. A, człowiek, który uratuje mi życie. Jestem Siergiej. Wi. Możesz mi mówić S. Prezent dla Tiger Cross jest w garażu. Nie wydajesz się jakoś specjalnie wystraszony. Bo wreszcie widzę światełko w tunelu. Nadjeżdża mój happy end. Tak jesteś pewny, że Tiger Cross podoba się twój prezent? Na 100%, na 1000%. Nie będzie żadnego problemu. Tylko go tam dowieź. Czym się naraziłeś Tigersom? A, to była pomyłka. Towarzyska pomyłka. Ojoj. Facet wyglądał normalnie. Broda, brązowe buty, nic oszałamiającego. I jeszcze miał małego pieska. Kurwa, jaki płatny morderca chodzi z pieskiem? Zastrzeliłeś go przez pomyłkę? Nie, nie zastrzeliłem. Gorzej. Nie chcę o tym mówić. Okej. Wyślij mi koordynaty. Się robi.
Jest w garażu. Tam masz wejście. No. Samochód to ten prezent? To coś więcej niż zwykły samochód. Ale tak. Po prostu go tam zawieź, a oni zajmą się resztą. Nie da się tego spierdolić. Z góry dzięki. Dzięki Bogu, że to nie ten drugi. Wypuść mnie! No szybko! Zanim wróci! Bardzo nietypowy prezent. Co? 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 Mam cię dostarczyć jako prezent, niespodziankę, od niejakiego Sergieja. Człowieku, mów z sensem! Coś jakbyś wyskoczył z tortu. Tylko bardziej krwawo, przypuszczam. Kim jesteś? Aleks Puszkin. Biotechnika. Starszy asystent kontroli jakości. Co starszy asystent kontroli ma wspólnego z Tiger Claws? Pracujesz dla Tiger Claws? Mówiłem, że nie przyjmuję ich oferty. Chyba ktoś zdecydował za ciebie. Podobno masz coś dla nas. Z pozdrowieniami od Sergieja. Jebany śmieszek. Idź powiedz Szu, że ten nowy przyjechał. To wystarczy, żeby Sergiej się wywinął? To już nie twoja sprawa. Możesz spadać. Nie zadajesz zbędnych pytań, nie kombinujesz i robisz to, co do ciebie należy. Lubię takie podejście w nim i potrafię je docenić. Kontrakt zamknięty. Oferujesz jeszcze jakieś dodatkowe usługi? Czasami, po godzinach. Ale obecnie skupiam się przede wszystkim na przebranżowieniu. Masz coś ciekawego na sprzedaż?
szef. Może zadzwonił do policji. Słyszał o jeździe na suwak? Mi o Santo Domingo. Wielu próbowało wywalczyć sobie tutaj wpływy. Nie udało się ani korporacjom, ani gangom. Ale tutaj, w Arroyo i na Rancho Coronado, mieszkają prawdziwi ludzie. Nie dadzą się umamić. Jesteśmy krwią tego miasta. Dlaczego nazywają cię El Capitan? To z wdzięczności. Ludzie okazują mi szacunek, bo stawiam ich dobro na pierwszym miejscu. O, tak jest ciebie altruista. Świat korporacji rozsiewa patologię. Władza musi wrócić w ręce ludu. Zobaczysz, zrobimy to. Jak idą interesy? Nie lubię tego słowa. Interesy. Ja nazywam to pracą. Ciężką i uczciwą. Ale nie narzekam. Porozmawiamy później. Romantyzm umiera w Night City. Mężowie zdradzają żony, żony mężów, ludzie się rozwodzą, a potem brzydko o sobie mówią. Dasz wiarę? Też trudno mi się z tym pogodzić. Ale nie smuć się, Vi. Dziś daję ci szansę pomóc takiemu jednemu rozwodnikowi. Na nasze wsparcie czeka pan Gutierrez. Co prawda nie uratujemy jego małżeństwa, ale może chociaż odzyskamy kwity, które zabrała mu była żona. Załączam szczegóły.
dyskretnie i z klasą. Czego nie można powiedzieć o rozwodzie pana Gutierreza. Doskonała robota, Vi. Zamykam kontrakt. Przestał się odzywać, chociaż wyraźnie mu poleciłem, żeby się ze mną skontaktował. Nie śmiałby zignorować wytycznych, coś musiało się stać. Zapoznaj się ze szczegółami i załatw to szybko. Jest mi potrzebny. Siedziałem, ale umieram z głodu. Masz szczęście, na górze jest restauracja. Wiem. Czułem cały czas te zapachy do zwariowania. Czyli byłeś przytomny? Częściowo. Hibernowałem jak niedźwiedź. Zajrzałem do twoich maili. Wygląda na to, że ten Spectral Kid miał rację, co? Tak, utknąłem. Jak się o tym dowiem, będzie już całkiem nie do zniesienia.
To dlatego nie poprosiłeś go o pomoc? Duma nie pozwoliła? Nie. Byłem zamknięty w lokalnej sieci. Mogłem najwyżej pobawić się światłami. Wiesz, co jest w tym kontenerze? Chcesz sprawdzić? Uwielbiam młodych ludzi z inicjatywą. Może to nie jest najlepszy pomysł. Szybko się uczysz. Pewnie domyślasz się, kto mnie przysłał. Bakako. Ona zawsze szuka pretekstu, żeby mnie ściągnąć do siebie na kolację. A ty musisz kiedyś mnie odwiedzić. Pokażę ci trochę przydatnych trików. Ty mnie? Przed chwilą uratowałem ci tyłek. Nie ma ryzyka, nie ma nauki. Ale nie zawsze musisz wszystkiego próbować sam. Dzięki. Zastanowię się. Wam opowiedział mi, jak sobie poradziłeś. Dobra robota. Dokona... No zgodnie z tym, czego od ciebie wymagałam. Zamykam kontrakt. Ciebie tak jakby zlecenie ze zagrobu. Netrunnerka co prawda jeszcze żyje, ale to kwestia czasu albo twojej decyzji. Bugbear jest uwięziona w sieci. Jeśli się odłączy, zabiją ją Tiger Claws, którzy czatują na nią jak nie przymierzając jakieś sępy. Jeśli Netrunnerka się nie odłączy i to szybko, wysmażę sobie synapsy. Liczę na ciebie. Sprawdzę łącznik. Bo tygrysy zajęły piętro. Ja bym miał... Czy poczekać?
Pisałeś się, kochany, brawo. Jak to się mówi, będziemy w kontakcie. Kontrakt zamknięty. Potrzebuję kogoś do cichej roboty. Chodzi o założenie pluskwy na pilnie strzeżonym terenie. Szczegóły w załączniku. Ale oni mnie wkurwiają, przebierańcy darmozjady. Jeszcze mówią innym, jak żyć. Nosem! Będzie dla ciebie? Może... Dobra, nie zwlekajmy dłużej. Jeszcze się zastanawiam. Mogę obejrzeć, co tam masz? A proszę! Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Thank you.
Zbyłeś jak duch. Nikt się nawet nie zorientował, że w Hondenie był ktoś, kogo tam być nie powinno. Dobra robota. Zamykam kontrakt i robię przelew. Thank you.
3 milionami na koncie. Udostępniam ci wirus autorstwa Beda. To Netrunner, dla którego wykonasz pewne zadanie. Włamiesz się do sieci Megabloku, a następnie wgrasz do niej udostępnione przeze mnie pliki. Więcej w załączniku. Jeden typ spokojny. Zmarł. Drogi użytkowniku, mam dla ciebie ważny komunikat. Powiedz cokolwiek, aby kontynuować. Gnie. Cokolwiek. Jeśli użytkownik odpowie cokolwiek, reakcja. Przezawam w trakcie rutynowych działań diagnostycznych natrafiłem na plik zawierający metadane mojego właściciela. Imię Regina Jones. Drogi użytkowniku, zwróć mnie prawowitemu właścicielowi. Z góry dziękuję. Pora wypłynąć na ocean smaku, twoje zaista kosot kapitana Caliente.
1 eurodolar odsyłam smaku! Okej. Odniosę cię do Reginy. Jesteś najlepszym użytkownikiem, jakiego znam. Wyczyściło ci pamięć. Jestem jedynym użytkownikiem, jakiego znasz. Ciekawostka. Regina Jones. Prawdopodobnie wynagrodzi cię za uczciwość. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość z ostatniej chwili. AV-ka z floty Kangdao rozbiła się na obrzeżach Night City. Silniki samolotu zostały dezaktywowane przez nagły impuls. Sam jesteś głuchy! Napierdalające serwery nic nie słyszę! Jak wyjdziesz sam, to nie będzie tortu. Obiecuję. Nie... Boże, co z wami? Serię bombardowań lotniczych na teksańskie lotniska w Wellington i El Paso. Chociaż obie strony stanowczo zapewniają, że pragną zapobiec dalszej eskalacji. Bed jest zadowolony, a jeśli on jest zadowolony, to ja jestem zadowolona, a ty dostajesz kolejnego pieniążka. Dzięki, zamykam kontrakt.